Cześć, witajcie moi kochani bardzo, bardzo serdecznie w błogosławieństwie tygodnia. Musiałam zrobić na Facebooku, zawsze to błogosławieństwo jest na YouTubie, ale raz mnie wlogowuje, raz wylogowuje i faktycznie nie do końca mam ochotę walczyć z tymże systemem, także mam nadzieję, że te osoby, które robią z nami błogosławieństwo, za moment się znajdą, odnajdą. Już linki tutaj Dorota umieszcza. Tak to wszystko poszło. Przygotujcie swoje 7 świec. Przygotujcie zeszycik, w którym wpiszecie 7 błogosławieństw, 7 wdzięczności i 7 życzeń, 7 pragnień. Także będziemy działać z tej perspektywy. Najwyżej potem przeniosę film na YouTube'a, no bo tutaj na siłę pewnych rzeczy nie zrobię. A we wszystkim tym, którzy są, mam nadzieję, że... Ja poczekam jeszcze chwilę, pozwolicie, bo jesteśmy przyzwyczajeni, że działamy na YouTubie, a dzisiaj w ten sposób. Awe wam cydry, tęcza i brokat. Nawet nie wiem za bardzo, która godzinka, ale myślę, że w okolicach 21, z 15 razy. Tak, z 15 razy resetowałam komputer, więc dzisiaj będziemy po prostu czarować na Facebooku. Mówi się trudno i żyje się dalej. Oni cały czas coś z tym YouTube'em robią, więc mogą się takie rzeczy po prostu przydarzyć. Także moi kochani, 7 świec przygotowane i działamy po prostu. Przyzywam dzisiaj wiatr, tchnienie czyste, co zmienia się i rozwija. Niech rozpocznie magii obrzędy uroczyste. Przyzywam dzisiaj wiatr, tchnienie czyste, co zmienia się i rozwija. Niech rozpocznie magii obrzędy uroczyste. Przyzywam dzisiaj wiatr, tchnienie czyste, co zmienia się i rozwija. Niech rozpocznie magii obrzędy uroczyste. Przyzywam ogień nieujarzmiony, co skrzy się i tańczy. Niech wzniesie magię na wyższe poziomy. Przyzywam ogień nieujarzmiony, co skrzy się i tańczy. Niech wzniesie magię na wyższe poziomy. Przyzywam ogień nieujarzmiony, co skrzy się i tańczy. Niech wzniesie magię na wyższe poziomy. Przyzywam przejrzystą falę wodną, co każdą formę wypełnia. Niech moja magia będzie jej podobną. Przyzywam przejrzystą falę wodną, co każdą formę wypełnia. Niech moja magia będzie jej podobną. Przyzywam przejrzystą falę wodną, co każdą formę wypełnia. Niech moja magia będzie jej podobną. Przyzywam ziemię, co wszystko płodzi. Niech w jej żyznych glebach moja magia się narodzi. Przyzywam ziemię, co wszystko płodzi. Niech w jej żyznych glebach moja magia się narodzi. Przyzywam ziemię, co wszystko płodzi. Niech w jej żyznych glebach moja magia się narodzi. Krąg jest otwarty, czar szybko się dokona. Tylko dobro wejść tu może, magia jest właśnie czyniona. Krąg jest otwarty, czar szybko się dokona. Tylko dobro wejść tu może, magia jest właśnie czyniona. Krąg jest otwarty, czar szybko się dokona. Tylko dobro wejść tu może, magia jest właśnie czyniona. Wzywam do kręgu i witam serdecznie wszystkich o czystym sercu, czyniących ten rytuał. Usiądźcie, czyńcie, poczujcie się bezpiecznie. Teraz, moi kochani, dostajecie chwilkę na to, żeby wypisać swoje 7 wdzięczności i 7 pragnień. I zaraz będziemy dalej czynić, ale piszcie w swoich notatniczkach. Ja tutaj już poczyniłam to wcześniej. Tutaj nie da się... To nie jest mój ulubiony Obi-Wan Kenobi. Nie da się wam muzyczki tak puścić. Ale jest... I tak przez sobie ja już jest 37 osób. Tak, no mam nadzieję. Ale jak YouTube się zawala, to... YouTube się zwiesił, zbiesił.
trzeba to zrobić w ten sposób, także trudno, trudno. Witam wszystkich, kto tam ogląda, kto z nami czyni. Pamiętajcie, wypisujecie sobie, dzisiaj mamy 23 czerwca 2019 rok, niedziela, miejscowość obok, wdzięczności 7 numerków i 7 wdzięczności, pragnienia 7 numerków i 7 pragnień. Ja Wam zawsze powtarzam, że możecie, tutaj krąg nie jest zamykany, tylko jest otwierany. My tę energię rytuału błogosławieństwa narabiamy już drugi rok. Już nam tydzień temu pyknęła dwurocznica, także bardzo fajnie. Są osoby, oczywiście, że to nie jest tak, że każdy robi non-stop. Mi też zdarzyło się ominąć kilka niedziel, ale to naprawdę na palcach jednej ręki można policzyć. I to jest bardzo fajne, czyli po prostu narabiamy tutaj co tydzień pozytywną energię konkretnych dni tygodnia. Jeżeli tego nie skończycie, wypisywania wdzięczności i pragnień, to zawsze możecie skończyć. A tutaj mówią, że ale serduszek można napuszczać. No można napuszczać, chociaż serduszek po prostu. No to można nic. A i od razu mówię, że te osoby, które czekają na wieczorny program z odpowiedziami, ja po prostu odpowiem mailowo, bo się nie będę z tym YouTube'em kłócić. Zobaczymy, czy jutro zadziała, a jak nie, to tak to będzie wyglądało. Zawsze jest jakaś, słuchajcie, możliwość, a w momencie, kiedy będzie jakiś większy problem, to zawsze można nagrać na fejsie, na Instagramie. Tutaj nic mnie nie poblokuje. Jak buldożer będę dalej działać. No, techniczne jak techniczne. Coś tam ten YouTube się zbiesił. Tak nawet sprawdzam, ale jestem niby zalogowana, ale nie mogę wejść w ustawienia. Ale zalogowało po 20 minutach. Dobrze, moi kochani, dokończycie, jak będzie możliwe do dokończenia. Potem jeszcze zrobimy sobie dekret, ale zapalajmy swoje świece. Tu nawet kadr mam taki byle jaki, jaki mam, ale słuchajcie, postaramy się to zrobić na ile się da. Telefon podładowany, mogę siedzieć. Dobrze, zapalamy nasze świece. Niedziela przynosi sukces i radość. Niedziela przynosi sukces i radość. Niedziela przynosi sukces i radość. W poniedziałek bogini da siły zadość. W poniedziałek bogini da siły zadość. W poniedziałek bogini da siły zadość. Wtorek obdarzy mnie odwagą wojownika. Wtorek obdarzy mnie odwagą wojownika. Wtorek obdarzy mnie odwagą wojownika. W środę porozumienie będzie rozkwitać. W środę porozumienie będzie rozkwitać. W środę porozumienie będzie rozkwitać. Czwartek to dar zdrowia oraz pomyślności. Czwartek to dar zdrowia oraz pomyślności. Czwartek to dar zdrowia oraz pomyślności. Piątek mnie zrosi deszczem miłości. Piątek mnie zrosi deszczem miłości. Piątek mnie zrosi deszczem miłości. Sobota tydzień kończy ochroną. Sobota tydzień kończy ochroną. Sobota tydzień kończy ochroną. Niechaj zatem będę pobłogosławioną. Siedem jasnych świec, siedem magicznych dni. Na siedem różnych sposobów ochronę zapewnia mi. W blasku magii księżyca wraz z nocą odrzucam wszystkie problemy wraz z jego pomocą. Przez moc księżyca, słońca i gwiazd, przez moc ognia, wody, powietrza i ziemi. Tkam swój dobrobyt, zdrowie i miłość ze szczerych, dobrych, magicznych promieni. Dziękuję za dobra wszelakiego moce. Niechaj dobre siły mają nas w swojej opiece.
Na północ, południe, wschód, zachód kieruję za błogosławieństwa, szczerze dziękuję. A żywioły powietrza, wody, ognia, ziemi, niech także będą błogosławieni. Poprzez ogień i jego moce, poprzez ziemię i jej siłę, poprzez wodę i jej czułość, poprzez powietrze i jego lotność. Krąg jest otwarty, lecz niezłamany. A teraz, moi kochani, jeszcze dekret. Od lipca, tak jak teraz przez cały czerwiec robimy dekret na ochronę, ja już mam za sobą 21 dni, ale robię z Wami do końca miesiąca, tak się, takie miesięcznice sobie robimy. Tak, następny dekret będzie dekretem na odbicie, czyli jeżeli coś nam zagraża albo jest negatywne, to ustawimy sobie lusterka koło siebie dekretem właśnie. Niedługo będziecie mieć jego brzmienie, jak wygląda, ja już go napisałam. Dobrze, naszą świecę dekretową należałoby jednak zapalić. Pamiętajcie, by ostatniego dnia dekretu dopaliła się do końca. To może jeszcze jedną świecę sobie postawię, będzie więcej źródeł światła. Proszę bardzo. Patrzę, czy nie na telefon, ale chyba damy radę. I nie damy rady. Weź sobie to drobienko. Tutaj. Dobra. I działamy. Ja, urodzona, jestem najcudowniejszą iskierką wszechświata. Jestem jednością ze wszystkimi energiami, istotami światła, duszami i egzystencjami. Jestem całością i jednocześnie indywidualnością. Moja moc ochrony jest mocą ochrony wszystkiego, co istnieje. Nie ma przy mnie niebezpieczeństw, bo rozumiem, że wszystko, co mnie otacza, jest jednocześnie wewnątrz mnie. Jest mną, jest mym rytmem i moją harmonią. Nic nie może wystąpić przeciw mnie, bo tym samym uderzyłoby w siebie, a ja jestem dla siebie przyjacielem, nie wrogiem. Rozumiem, że w tym fizycznym świecie mogą mieć miejsce różne ataki, ale wiem zarazem, że żaden z nich nie może mnie dotknąć. Wiem, że jestem nadzwyczajnym światłem, a wszystko, co mnie otacza, stanowi moją ochronę. Z dnia na dzień moja tarcza staje się silniejsza i mocniejsza. Każdy atak energii błądzącej w mroku jestem w stanie odbić. Żadna zła energia nie ma do mnie dostępu. Jestem całością jasnej energii, która nie ma końca. Dlatego nic ani nikt nie jest w stanie mi zaszkodzić. Na polu fizycznym niweluję wszelkie ataki, zanim do mnie dotrą. Ataki niezamierzone uziemiam, ataki celowe oddaję z tą mocą, z którą zostały do mnie wysłane, pomnożoną o moc mojego odbicia. Wszelkie nasłane na mnie złorzeczenia, złe oczy, klątwy, uroki, kłamstwa, złości, nienawiści, przekleństwa, krytyki, niszczenia moich wibracji, deptania, złośliwości spalam w ogniu mocy mojej i czterech żywiołów, zanim do mnie dotrą. Jestem bezpieczna i chroniona. W świetle wszechświata jestem chroniona i bezpieczna, w środku ochronnego pentagramu. Przede mną Rafael, za mną Gabriel, po mojej prawej stronie Michael, po mojej lewej stronie Uriel, nade mną Jofiel, pode mną Zadkiel. Bezpieczna i chroniona, ukryta w jasności bycie, w ochronnej kuli pośrodku sześcioramiennej gwiazdy, błyszczy i promienieje. Tak jest, a więc tak się dzieje. Wioletta mówi, że czekała na YouTube'a i nic. Właśnie się zastanawiam, czy ja powinnam robić dalej po tych naszych magicznych działaniach odpowiedzi na Wasze pytania tutaj na YouTubie, skoro już i tak jesteśmy. Czy my to odnajdziemy w ogóle? Czy ludzie to odnajdą? Spróbuj jeszcze raz. Ja zalogowana jestem, tylko mi już dalej nie wchodzi, a potem się wyloguję. Zobacz. O. No bo dzisiaj, tak jak już tam ktoś mówił, trzeba było się tam na coś zgodzić, ale to jest. Ale ja zgodę dawno miałam. No właśnie. Także tutaj to nie jest.
To nie jest ten problem, tak. Ja ci to oddam. Mhm, już teraz. Wow. Ja ci to oddam. A może zrobimy. Może ja tylko zrobię takie kopiuj wklej, że transmisja odbyła się wyjątkowo na tym. Weź w społeczność. No. A, że w społeczność. Ale mogę. Nie, no nie, bo jak ja w społeczności w ogóle nie wchodzę. Dobra, zrobimy kilka tych, tylko ja sobie przygotuję tu kopiuj wklej. Także odpowiedzi na wasze pytania polecą. Wyjątkowo audycja na FB, na jak się pisze, fanpage. Fanpage Joanna Wiśniewska, ale postaram się wrzucić z ją na YouTube w najbliższym czasie. Dobra, ja sobie to skopiuję i będę tutaj po prostu ludziom Ctrl-C. Tak, Grzesiu, kto chce odnajdzie, ale wiesz co? No, kto chce odnajdzie, ale ludzie się gubią czasem. Dobra, damy radę jakoś. Pani Anna. Droga Pani Anna, mogłabym prosić o karty na następny tydzień. Mam wyjazd i może być dużo zamieszania energetycznego, jak i emocjonalnego. Mogłaby Pani sprawdzić karty i powiedzieć, na co powinnam też uważać. Teraz zobaczymy. Znaczy tak, na pewno dużo będzie się działo w sprawach zawodowych, bo koło fortuny zawsze pcha ludzi do działania drobnymi kroczkami z dużą ilością impulsów, że tak powiem. Ale generalnie, jak pani połapie tutaj balonik i tam balonik, to powinno się to wszystko w tych sprawach zawodowych w przyszłym tygodniu wyrównywać. Jeżeli chodzi o sprawy emocjonalne, to mamy tutaj dobrą współpracę z bliskimi osobami, ale taką trochę, że trzeba będzie przedstawić swoje racje i wykazać swoje racje. Czyli ktoś nie uwierzy od razu, tylko trzeba będzie udowodnić czasem, że się nie bywa wielbłądem. Natomiast jeżeli chodzi o sprawy energetyczne, oprócz strachu i tego, że ten przyszły tydzień ma być takim ważnym tygodniem, to tutaj ewidentnie widać mocną energetykę, dobre zacietrzewienie i możliwość pokonania trudności. Dobrze, pani Edyta, proszę nie czytać całości. Chodzi o koleżankę w pracy. Wysłała wiadomość, że czuje, że u mnie nie jest najlepiej. Nikt nie ma prawa wchodzić w waszą energetykę. To po pierwsze. I co? Spotkanie. Chciałabym zapytać kart, jakie ona ma wobec mnie intencje, czego najzwyczajniej w świecie ode mnie chce. Ola, tutaj nie jestem w stanie opowiedzieć. To są odpowiedzi na maile. Jeżeli ktokolwiek chce odpowiedzi na jakieś pytanie, to czytajcie pod moimi filmami na kanale YouTube, jak to się robi. To są odpowiedzi na maile, także tu dziewczyny nie wpisujcie pytań. Ona by otworzyła świat otworem przed tymi, którzy idą za nią i wzdychają, natomiast zniszczy tych wszystkich, którzy będą mieli własne zdanie. Czyli jeżeli pani zna swoją postawę, a jest to postawa pozytywna, typu mogę kogoś lubić, ale nie będę za kimś biegać, to te jej intencje nie będą tutaj dobre. Także tak, wiecie co, ja nie wiem, czy ja będę w stanie zrobić te odpowiedzi w ten sposób, czy ja chyba po prostu faktycznie odpowiem to mailowo tym razem. No jeszcze spróbujemy dalej. Bo ja wiedziałam, że jak ruszę na YouTubie, na tym, na Facebooku, to będzie 1000 pytań do. A u mnie tu się pracuje po prostu facebookowo także. Wiedziałam, że tak będzie. Kochana Joanno, źle się czuję i poproszę o oczyszczenie energetyczne wraz z czakrami, bo coś mi poszło na poziomie korony, trzeciego oka gardła. Miałem spotkanie w rodzinie i wiesz sama, no jak zwykle nasz Michał.
Łączymy. To już ci poszło, wszędzie ci poszło. Ja już bym nie powiedziała, że ci czasem żyłka, nie powiem gdzie poszła. No. Jest wahanie energetyczne, ale bądźmy szczerzy, to nie jest jakaś tragedia. Żywioły dla ciebie. Przyzywam dzisiaj wiatr, tchnienie czyste. Przyzywam wszelkie wody przejrzyste. Przyzywam ziemię, co wszystko płodzi. Przyzywam moc ognia, tę, co nowe rodzi. Wzywam moc żywiołów, stańcie wraz z nami. Oczyśćcie i wzmocnijcie Michała swoimi siłami. Przez potęgi żywiołów i ich działanie to moja wola, niech tak się stanie. Na północ, południe, wschód, zachód kieruję, za błogosławieństwa szczerze dziękuję. A żywioły powietrza, wody, ognia, ziemi niech także będą błogosławieni. Dobra, i wysyłamy. Pani prosi o anonimowe czytanie, po co P pojawił się w moim życiu. Pytanie z gatunku, w sumie ciekawość można zaspokoić. Dobra. Już patrzymy, czy był jakiś powód, jeżeli był, to jaki? Powód karmiczny. Mówiący o tym, że trzeba go było odbiesić, czyli on życiowo jest teraz w postawie króla mieczy, czyli człowieka, który niezbyt koło siebie roztacza dobrą energię i lubi ludzi. I to spotkanie miało na celu, żeby on zobaczył, że ludzie są fajni i że należy być przy ludziach bardziej. Czy go to coś nauczyło? Jego karma, jego lekcja. Natomiast po to widocznie było. Nie w pani życiu, w jego życiu. Tak to pokazały karty. I dziękuję o wczorajszą odpowiedź, hrabino, ratuj, bo w tobie cała nadzieja. Od kilku dni jestem bardzo senny i zmęczony, mimo że teoretycznie się wysypiam. Czy można sprawdzić, co się dzieje? Czy coś się nie przyczepiło? Dobra, pan Daniel. Już patrzymy. A ty masz tą regułkę z tym pytaniem? No, którąkolwiek, żeby to na pytanie filmu można od czasu do czasu wrzucić. No. Jest przeciążenie energetyczne, brak energii, lęki. Gdzie mam wahadło? Przecież w tym normalnie, tu gdzieś mam. W tym normalnie. To aż ciężka sprawa. Stabilizujemy. Pana Daniela stabilizuj. Z podziękowaniami dla Wszechświata. Wahadełeczko. I witam tęczowo kopytniki. Tu Zosia. Wiecie, jaki dziwny facet mi się przytrafił. 3 lata temu rozstał się z partnerką, wyprowadziła się, ale nadal ma klucze do mieszkania i swoje rzeczy w pudłach. Ale to nie jest wina partnerki. To jest wina dziwnego faceta, żeż porządku nie zrobił. Cholera wie po co. A może bałaganiarz i mu nie przeszkadza. Mieszkanie zawalone jej rzeczami, których ponoć nie ma gdzie zabrać. On taki dobry, a wynająć garażu nie można? No myślałby kto. Moje pytanie, czy on ją dalej kocha i coś więcej łączy, że pozwala na taką sytuację? Bo to dla mnie jest nienormalne. Dobrze, że ma pani taki ogląd sytuacji. No. Nie, on taki dobry jest. I durny. Niestety przy karcie głupca inaczej tego nie można nazwać. To nie chodzi o to, że on ją kocha, tylko on taki rycerzyk i on będzie bezpieczeństwo zapewniał. Ja powiem pani szczerze tak, jak pani jest silną kobietą, to nie za bardzo będzie co szukać przy takim rycerzyku, bo tu trzeba być słabą i nie mieć gdzie zabrać rzeczy normalnie. Bo nie można wynająć, nie, bo, no bo się nie ma pieniędzy albo pomysłu. To nie chodzi o to, że coś ich łączy czy cokolwiek, tylko ja myślę, że znaczy nikt nie jest od sprzątania za nikogo, bądźmy szczerzy.
ale jak się pani chce to zrobić rozpiertuchę pudełkową, będzie lepiej. Dobra. Słuchajcie, ja chyba podpisuję to. Mi ten Facebook nie pasuje. Nie bardzo, nie? To, że ciemno, to tam kit, ale mi się źle. Mam tutaj statyw na stole. Ciężka sprawa, nie jest po mojemu. Słuchajcie, zrobimy w ten sposób. Ja odpowiedziałam na 5 pytań. Próbowałam. Gdyby nie było innej możliwości, to sobie ustawię kamerę tak, że będzie mi wygodnie, a nie tak po prostu na bieżąco. I będę tak robić, jakby się zbiesił YouTube na dłużej, także to nie ma problemu. Najwyżej będziemy przesyłać audycję. Ale no, ten... Spróbujesz trochę jeszcze, zobaczysz może, czy nie? Jeszcze czy wchodzi? Guzik. Ostatni raz. O, więc cały czas się ładuje, także to bez sensu. Także zobaczymy, jak będzie jutro, jak nie, to na razie odpisuję mailowo. Także pytania możecie wysyłać. I co? Dzięki Wam za błogosławieństwo. Dawajcie serduszka, łapki. Gdyby ktoś był zainteresowany z Facebooka, a nie wiedział, że robię takie rzeczy pytaniami, to na YouTubie Joanna Wróżka-Wiśniewska, Joanna Wiśniewska-Wróżka jest cały kanał, gdzie codziennie odpowiadam na pytania. Pytania, jak zadawać, wyjaśnione pod audycjami. Pod każdą jedną w zasadzie. Także możecie się również załapać. A ja po prostu idę w większą wygodę, bo mi coś tutaj mierzi. I zobaczymy, może jutro YouTube zadziała. Także dziękuję Wam. Ciamkajcie tam zdrowo. Brokat Wam cydr, tęcza i buziaczki. Pa, pa.